Wydaje mi się, że będzie to bardzo ciężka dla Tomka walka, ale wygra tą walkę. Wykorzystując swoją szybkość, pracę nóg, lewy prosty. Areola myślę, że będzie zaskoczony właśnie tym, że jak Tomek bije szybko lewą ręką, podwójny lewy prosty, z tego co słyszałem, to mają tam duży problem, obóz Areoli ma duży problem z dobraniem sparring partnera podobnego do Tomka, podobnego stylem boksowania. I myślę, że będzie Areola bardzo zaskoczony szybkością, dynamiką Tomka w tej walce. I wygra Tomek na punkty, moim zdaniem. Dużo się mówi o tym, że Tomek przechodzi z junior ciężkiej do ciężkiej. Ty sparowałeś w przeszłości i sparujesz do dzisiaj z zawodnikami kategorii ciężkiej. To faktycznie jest taki duży przeskok? Na pewno jest duża różnica w sile. W tych mniejszych wagach to są tam różnice kilku kilogramów. No wiadomo, między półciężką a cruiser jest 10 kilo, a w ciężkiej no jednak ta siła jest naprawdę kilka kilogramów więcej w wadze zawodnika już czuć tam siłę. To jest Tomek z tej wagi półciężkiej przeszedł do cruiser i myślałem, że tutaj zagości na stałe, znaczy troszkę mnie zaskoczył tą decyzją o ciężkiej wadze, ale myślę, że po prostu będzie wykorzystywał swoje warunki tutaj, swoją szybkość i tym musi wygrywać, bo naturalnej jakiejś takiej siły jak Kliczko nie ma.